Dzisiaj szczególnie witamy gości. Jeżeli szukaliście kościoła adwentystów Dnia Siódmego, to dobrze trafiliście. Troszeczkę będzie dzisiaj inaczej, ale myślę, że odnajdziecie się w tym wszystkim. Chciałbym, abyśmy na początku zaśpiewali dwie pieśni, które też tutaj widzicie, 280 i 310, które przypomną nam o tym, co mamy w Jezusie Chrystusie. Także, gdy będziemy śpiewać, możemy myśleć właśnie o Nim. Zapraszam, abyśmy powstali i zaśpiewali ku Jego chwale to, co mamy w tym dniu. O tym, co mamy. Wdzięczny Gościem, że nas tak umiłował sam Bóg, Synu swym, i że Ducha Świętego nam straszną dał, aby lud swój prowadzić do nieba chętam. Chwalmy niezgodnym górę, Sławcy cudowną moc, co podnosi wierny z tej ziemi, do nieba, do Ojca jest nam, naszą drogą do Ojca jest Jezus nasz Pan. Zawsze chronić nas będzie od pokus i zła, a dzień przyjścia swojego niebo nam da. Chwalmy więc godnym górę, Sławcy cudowną moc, co podnosi wierny ziemi, usuwa serce ku noc. Cały świat Jezusowi mieszkały jeszcze, Jego chwili zbawienie dla Ciebie i mnie. Niech zjednoczy się w Panu, mocni się lud, niech wysławia o miłość i zbawczy ten cud. Zbawmy więc wolnym chór, cudowną moc, co podnosi wierny z tej ziemi, usuwa serc w grzechu noc. Amen. I kolejną pieśnią pod numerem 310. Czy znasz to imię? Czy znasz to imię, które jest Ojciec? Przez Bożą moc, zmienia Boże cudny tym pragnienie, wierni dzień i w noc. Imię Jezus, słynne imię Jezus, gdy kto zazwyczaj nad nie zna, sam nad imiona wszystkie imię Jezus, głośnie lechem nie. Jasno świeci pośród nocy bólu wbie, wciąż nienadzieją do nas Bożych dzieci, w nim odwagę wzmocnisz mnie. W imię Jezus, słane imię Jezus, czym ktoś zazniszę nad nie zna, wszak na imiona wszystkie imię Jezus, głośnym echem niebie gra. Imię Jezus będzie żyć, jak purpurowy obraz Boży jasny, będzie na wieczności śnić. Imię Jezus, słynne imię Jezus, czy ktoś nas niczym tak nie zna, wszak
jeszcze imię, imię Jezusa. Chciałem zaprosić wszystkich, abyśmy uklęknęli, złożyli Mu cześć i po modlitwie skłonili się do właśnie do Jezusa. Wszechpotężny Boże i Ojcze nasz, mieszkający na wysokim niebie, zginamy kolana przed Twoim majestatem, aby Ci podziękować, Panie, za to, że jesteśmy na tym miejscu. Aby podziękować Ci za Twoją miłość, za to, że jesteś naszym Bogiem, że możemy zwracać się do Ciebie z naszymi prośbami, dziękczynieniami, z problemami. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twój święty dzień, który nam ofiarowujesz, który jest odłączony od całego tygodnia, abyśmy w tym dniu nasze myśli kierowali do Tobie. Aby ten dzień był dla nas dniem radości, pokoju, wyciszenia się. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił nas tu klęczących przed Twoim świętym obliczem. Abyś błogosławił dzieci, które są wśród nas. Abyś błogosławił ich pracę. Abyś był z nimi na każdy czas. Abyś był z naszymi rodzinami, z naszymi domami. Proszę Cię, Panie, za tymi, których dziś nie ma tu na tym miejscu. Daj im odczuć Bogość Dnia Twojego Świętego. Ty znasz powody tej nieobecności. Polecamy Ci w Twoje święte ręce. Polecam Ci brata Mateusza, który będzie prowadził drugą część, który będzie przemawiał do nas w imieniu Twoim. Daj, abyśmy z tego miejsca wyszli zbudowani, pokrzepieni. Wspominamy jeszcze na chorych, do się mających, którzy łożą, leżą na łożach boleści, którzy w cierpieniu. I daj im zdrowe myśli. Panie, Twoje święte ręce polecam Ci to wszystko. Prosimy Cię, Panie, i dziękujemy Ci za wysłuchanie modlitwy w imieniu Jezusa. Amen. 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 No, jest takich okoliczności podczas naszego życia, przed którymi klękamy przed kim. Może kiedy mężczyzna oświadcza się wybrance swoje, kiedy prosi ją o rękę, wtedy klęka przed nią, aby wyrazić i poprosić ją o to, aby byli razem. W jakich jeszcze okolicznościach klęczymy? Kiedy się modlimy właśnie, kiedy stajemy przed kimś, kto jest najważniejszy we wszechświecie. Kiedy chcemy wyrazić to, że chcemy Panu Bogu służyć. W naszych kościołach przede wszystkim klęczymy, ale w Biblii jednym takim najważniejszym, takim najpowszechniejszym sposobem oddawania Bogu czci był akt prostracji. Czyli położenie się płasko na ziemi. I w ten sposób pokazanie, że Panie Boże, Ty jesteś wszystkim, Ty jesteś Stwórcą, od którego wszystko bierze swoje życie, a ja jestem prochem, zrównany z prochem. I to jest niesamowite, kiedy właśnie możemy przejść przed Boże oblicze i stanąć przed kimś, kto jest najważniejszy we wszechświecie. Ale cudowną nowiną jest to, że ta najważniejsza osoba we wszechświecie znalazła w nas wielką wartość. I właśnie o tym śpiewaliśmy. O tym, co Jezus uczynił. Że w Nim jest nasze zbawienie. Że to dzięki Niemu możemy stanąć każdego dnia na nowo i z nadzieją ruszyć w ten nowy dzień. Dzięki temu, że mamy nasze znaczenie, mamy naszą wartość w Bogu. Teraz jest również czas, abyśmy mogli tym wszystkim, co On nam daje, dzielić się. Dzielić się i właśnie podczas zbierania darów na potrzeby utrzymania zboru, na działalność zboru, możemy wyrazić też Panu Bogu wdzięczność. Możemy oddać Mu nasze dobrowolne dary, możemy złożyć dziesięciny jako wyraz naszej wdzięczności za to, jak On nas prowadzi.
Panie Boże, dziękujemy Ci za to, jak nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy z czego podzielić się na cel właśnie misji, cel działalności tego zboru. Chcę, Panie, złożyć Ci dziękczynienie. Nie tylko za zbawienie, ale za codzienną, Panie, Twoją troskę za nas. Dziękujemy Ci, nasz Ojcze. Amen. Amen. Podczas pierwszej części nabożeństwa dzieci pięknie wyrecytowały psalm. Dzisiaj chcę przeczytać tekst przewodni do tej drugiej części. Będę potrzebował 14 ochotników, 14 odważnych ludzi, którzy nie boją się czytać, którzy nie boją się poszukiwać. Czy mogę zobaczyć 14 ochotników w ręce? No chłopaki, nie jesteście ochotnikami? Zgłoście się dobrowolnie. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wysoko proszę ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mieli podnosić rękę? To podnieść. Sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć. Jeszcze cztery osoby potrzeba. Jedenaście. A nie, już liczyłem. Jeszcze trzy. Jeszcze trzech ochotników. 12. Jeszcze dwóch potrzeba. Jeszcze dwóch ochotników. 13. No i jeszcze jeden. Kto będzie tym ochotnikiem? Jeszcze jeden. Jeszcze jedną osobę potrzeba. Tak, nikt. Dobrze, to ja będę tym 14 ochotnikiem. Czyli mamy po 14 osób, dobrze? To teraz te 14 osób, tych odważnych osób, które się nie boją czytać i nie boją się poszukiwać. Zapraszam tutaj za drzwi. Tam jest 14 kartek i każdy musi znaleźć jeden numer. Lilianka, ty gdybyś mogła znaleźć numer 12, ok? Szukaj numeru 12. To już nie, to już koniec, wypadłaś. Jest jeszcze jakiś? A, jest. Proszę. Ja nie wziąłem. Może ktoś się pożyczył? I zapraszam Was tutaj, byście się ustawili w kolejności cyfer i liczb. Ja mam 12. To moje 12, to za nimi, ty za Piotrkiem. Wyczytaj, co tu masz. Bo trzy będzie jeszcze nie z nimi. Też nie o. Pomiędzy Karolina okej, myślicie się. O, jeszcze nie ma. 13 teraz tutaj. I czwórka, tak? Czwórka, jesteś trójka, prawda? Trójka, no. Tutaj jest. Karol. Nie, nie. Ja mam pięć. Dobrze. Wow, zmieścimy się prawie. Sześć. To takie kółko zrobić. To takie kółko, gdybyście mogli zrobić. I przeczytać sobie po cichu. Jak tu macie część i
I teraz po kolei przeczytamy od 1 do 14, to jest tekst wprowadzający. Podane jest Królestwo Niebios do ukrytego skarbu w roli. Znalazł. Ukrył i. Uradę ładę odchodzi. I sprzedaje. Wszystko. Sama. I kupuje oną rolę. Dziękuję wam bardzo. Jestem Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 44. Tak, ja pamiętam. Dzisiaj chciałbym, abyśmy mówili na temat największego skarbu. Chciałbym na początku zadać pytanie i proszę, abyście odpowiedzieli sobie tak w parach albo w trójkach, jak siedzicie koło siebie. Czy miałeś kiedyś doświadczenie, które będziesz pamiętać do końca swojego życia? Możecie sobie odpowiedzieć w dwójkach, tak jak siedzicie obok siebie. Doświadczenie, które będziecie nie zapomnicie, będziecie pamiętać do końca swojego życia. Iryk, słyszysz? Jakie było pytanie? Czy doświadczyłaś czegoś, ale nie pamiętać do końca życia? Możesz się podzielić. Ja bym mam. Ale z żartem,
Znaczy będziemy musieli iść powoli dalej. Ci, którzy nie skończyli opowiadać, będą jeszcze mieli później możliwość opowiedzenia dalszego ciągu, ale widzę, że najbardziej doświadczeni najwięcej chyba historii opowiadają. I to są tak zaangażowani, że nawet nie słyszą cię. Często różne wspomnienia są naszymi skarbami, które przechowujemy w pamięci, do których czasem wracamy. Tak się składa, że w tym tygodniu otworzyliśmy razem takie filmiki, które nagrywaliśmy jeszcze jak dzieci były bardzo małe. I to sprawiło nam wiele radości i takiego przywrócenia tych wspomnień, które były bardzo, bardzo takie ważne dla nas. I dużo się uśmialiśmy, kiedy dzieci były takie małe, i kiedy Lilianka jadła jakieś słodycze i malutka Pola miała wtedy roczek i chyba 2 miesiące czy 3 zobaczyła i taka smutna i pokazuje, że nie ma ona i dostała takie pudełeczko rodzynek. I kiedy Lili zobaczyła, że Pola dostała to pudełeczko rodzynek i przyszła do mnie, żebym jej otworzył, Lili tak popatrzyła i mówi, ale musimy się dzielić. takie słodkie. Chciałem wam też opowiedzieć o pewną historię. Zresztą przez całą kazanie będę ją opowiadać. Historię pewnego chłopczyka. Na początku chłopczyka, potem już dorosłego mężczyzny. Marcin Luther. Marcin Luther wychował się w rodzinie Hansa i Margarety, nazwijmy go Jaś i Małgosia, tak? Jana i Małgorzaty. Lutrów. Byli to tacy ziemianie, którzy byli dosyć biedni, niezamożni, musieli przeprowadzić się w celach zarobkowych i urodziły im się dzieci. Jednym właśnie z tych dzieci był Marcin Luther. Marcinek początkowo chodził do szkoły i bardzo szybko pokazał taką chęć do nauki i dobrze się uczył. I z uwagi na to, że tak się dobrze uczył, jego tata postanowił jak najwięcej zainwestować pieniędzy w tego swojego Marcinka. Przeprowadzili się do innej wioski, w której początkowo Jan był górnikiem, a później hutnikiem. I ciężką, naprawdę ciężką pracą podniósł pewien status też rodziny i miał coraz więcej pieniędzy. I jego, poza utrzymaniem całej rodziny, oszczędności poświęcał właśnie na opłacenie nauki Marcina Lutra. Marcin Luther, jak już powiedziałem, dobrze się uczył i ojciec chciał go wysłać na studia taką do takiej szkoły z dala od rodziny. Marcin uczył się pilnie, ale bardzo często głodował. Bardzo często nie miał co jeść. Często można było słyszeć jego głos, ponieważ chodził od domu do domu, śpiewał i za śpiew prosił o pieniądze. W pewnym momencie było już tak ciężko, że jego ojciec postanowił, że go przeniesie do innej szkoły, tam w mieście, której również mieli rodzinę. Policzył, że rodzina pomoże. Niestety, może rodzina nie chciała, może nie była w stanie, nie wiemy do końca, ale nie sprawiło to jakiejś dużej różnicy w życiu Marcina. I tak często bywał głodny. Ale jego ojciec opłacał naukę, pracował od rana do późnego wieczora po to, aby zarobić jak najwięcej pieniędzy i żeby móc też wesprzeć Marcina. Marcin zaliczał szkoły, poszedł na studia, skończył studia, zaczął być nauczycielem
filozofii, ale marzeniem jego ojca było to, aby Marcin został prawnikiem. I dlatego ojciec zdecydował się opłacić jemu studia prawnicze. Zobaczcie na sylwetkę Jana Lutra. To jest ojciec, który ciężko pracował od rana do nocy, żeby zapewnić byt całej rodzinie i żeby tę resztę, która zostanie, aby poświęcić na wykształcenie zdolnego syna. Możemy zobaczyć, że na pewno Marcin był dla niego jego skarbem. Tak? Był kimś, kogo bardzo kochał i w którym widział potencjał, który inwestował, tak? który odkładał, tak jak do skarbonki odkłada się pieniądze, płacąc właśnie za kolejne studia i szczeble nauki. Musicie pomyśleć, co jest waszym skarbem, co cenicie w waszym życiu. Czy takie osoby, albo jakie rzeczy, jakie zajęcia. Każdy może mieć różne skarby, wiele skarbów. Tak? Jeżeli chcecie, możecie się podzielić też z osobami siedzącymi obok, co cenicie w życiu, co jest dla was takim dużym skarbem. Rodzina dla ciebie jest twoim skarbem. Tak, rodzina jest jedną z najważniejszych, to są jedne z najważniejszych osób, jakie mamy w życiu. Tak? Osoby, które nas kochają, troszczą się o nas i które my kochamy i się troszczymy. Chcesz się podzielić? Nie. Nie. Okay. Widziałem, że zgłaszałeś się. Nie? Po prostu. Tak. Taki masz trik ze szkoły. Dobrze. Zwróćmy uwagę właśnie, co jest napisane w Słowie Bożym. Możemy jeszcze raz zastanowić się nad tym wersetem, który wcześniej został odczytany przy pomocy 14 wolontariuszy. Podobne jest Królestwo Boże. Podobne jest Królestwo Boże do Królestwo Niebios, do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Bardzo dużo czasowników mamy w tym fragmencie. To jest jeden werset, a bardzo dużo akcji. Aż za dużo akcji, ale za mało wyjaśnione. Dlatego pozwólcie, że zadam wam pewne pytanie. Co musiał człowiek zrobić, by posiąść ten znaleziony skarb i dlaczego? Sprzedać wszystko, co miał. Tak, tak tekst mówi. Człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma. I kupuje on rolę. Dlaczego? Musiał kupić tą rolę. Miał mało pieniędzy, żeby finansować, kupić tę rolę, to więc sprzedał majątek, żeby kupić tę rolę. Czyli możemy zrozumieć, że to był jakiś skarb, który znalazł, ale ty nie mógł sobie tak go po prostu wziąć. Może to był tak duży, że postanowił kupić tę rolę. Ale żeby ją kupić, musiał pieniądze. Sprzedać, musiał mieć pieniądze, więc musiał sprzedać wszystko, co posiada. Co jest tym skarbem? Bo to jest przypowieść, czyli to jest pewna metafora, pewne podobieństwo. Co było tym skarbem? Tak, jaki skarb Pan Jezus chciał zilustrować tą przypowieścią? Królestwo Boże. Tak, Królestwo Boże. Tak? Co to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to jest Boże panowanie, tak? I to jest, reprezentuje Boże rządy, Boże autorytet na świecie. Więc Królestwo Boże, inaczej mówiąc,
to jest wszędzie tam, gdzie Bóg rządzi, tak? Gdzie Bóg jest królem. I Pan Jezus pokazywał, że sposoby, jakie przyjdzie Królestwo Boże, najważniejsza rzecz właśnie, kiedy pokazuje, w jaki sposób przyjdzie Królestwo Boże, to ono przyszło w osobie Jezusa Chrystusa na świat. Pan Jezus tam, gdzie był, pokazywał, co to znaczy, kiedy Bóg rządzi światem. Kiedy Pan Jezus spotykał chorego, to pokazywał, że kiedy Bóg rządzi światem, nie ma chorób. Kiedy spotykał osobę, która doświadczała różnych konsekwencji grzechu, usuwając je, pokazywał, jak to jest, kiedy Bóg rządzi światem. I w ten sposób pokazywał tą wielką nadzieję, że kiedy ziści się Królestwo Boże, opanuje całą ziemię, wtedy nie będzie już ani chorób, ani zła, ani cierpienia, bo te wszystkie rzeczy przeminą. Chciałem Wam dalej opowiedzieć o Marcinie Lutrze. Marcin Luther doświadczył kilku przełomowych doświadczeń, takich, których na pewno nie zapomniał do końca swojego życia. Marcin Luther jeszcze podczas szkolnej nauki, kiedy przechodził się w bibliotece, zobaczył księgę, która go bardzo zainteresowała. Wiecie, jaka to księga? Biblia. I otworzył, to był łaciński przekład Biblii, i otworzył Biblię na pierwszej księdze Samuelowej. I przeczytał całą historię, jak Samuel został dany jego matce, w jaki sposób potem poszedł do świątyni, w jaki sposób Bóg zaczął do niego przemawiać. I czytał historię synów Haliego. I kiedy czytał, przeczytał wiele rozdziałów. Był zdumiony, bo myślał, że ta Biblia to są tylko takie fragmenty, które słyszy podczas mszy w kościele. A nagle okazało się, że Biblia zawiera o wiele, wiele więcej historii i treści, jest całą grubą księgą. I to rozbudziło w nim takie wielkie zaciekawienie. Ale kontynuował swoje studia, skończył te studia, został nauczycielem, miał podjąć studia prawnicze, opłacane przez jego ojca. Ale te spotkania z Biblią zaczęły odgrywać w jego życiu coraz większą rolę, coraz większą ciekawość Boga i poznania Pisma Świętego. I pewnego razu już na jesień pojechał odwiedzić swoją rodzinę, swoich rodziców. Być może chciał powiedzieć swojemu tacie, co czuje w sercu, co pociąga go najbardziej. Ale prawdopodobnie to nie miało miejsca. Jednak w drodze powrotnej do Erfurtu wydarzyło się coś przełomowego. Doświadczenie, które zapamiętał do końca życia. Była wielka burza. A on, idąc z powrotem do swojego miejsca zamieszkania, po prostu dokonywał slalomu pomiędzy bijącymi piorunami. To doświadczenie tak dogłębnie go przeraziło, że zaczął się modlić i zaczął prosić Boga o ratunek. I wtedy złożył Panu Bogu obietnicę. Co obiecał? Powiedział, że jeżeli przeżyje tą noc, to całkowicie poświęci się Bogu. Odda swoje życie Bogu, w tym sensie, że w tamtym czasie dla niego to było jasne, że pójdzie do klasztoru. Porzuci tą drogę prawnika i pójdzie do klasztoru i całe swoje życie spędzi w klasztorze. A zatem Marcin Luther przeżył tę noc. Przeżył, Pan Bóg go poprowadził. I w związku z tym on odczuwał wielkie brzemię obietnicy, którą złożył. I w jaki sposób rozumiał jej realizację. I troszeczkę potrwało, zanim zrealizował tę obietnicę, ale wydał wielkie przyjęcie, znaczy wielkie, może właśnie niewielkie, na te takie, na które było go stać. I zaprosił swoich najbliższych znajomych. I tam się bawili na tym przyjęciu. I być może troszkę Marcin Luther, poruszony tym trunkami, które pił, tak w przypływie szczerości powiedział: Wybieram się do klasztoru. I
Jeszcze nie czekał, aż wyjdzie słońce, ale pozbierał wszystkie swoje rzeczy i ruszył do klasztoru Augustynów. Zapukał w drzwi i kiedy go wpuszczono, zamknęły się drzwi klasztoru i tak Marcin wypełnił obietnicę złożoną Bogu. Zobaczcie, jak wielką odwagę musiał mieć Marcin. Jego ojciec inwestował wszystkie nadwyżki w jego edukację. Miał mieć przez ojca opłacone studia prawnicze. Ale złożył Bogu obietnicę i rozumiał, że nie może, aby być wierny tej obietnicy, nie może kontynuować dalej drogi, którą prowadzi i planów realizować swojego ojca, ale musi iść do klasztoru. On doświadczył Boga i był gotowy w podzięce oddać wszystko, co posiadał, tak jak ten człowiek z przypowieści. I powstaje pytanie. Ten człowiek musiał oddać wszystko, co posiadał, sprzedać. Luther porzucił studia prawnicze. A czy jest coś, co powstrzymuje Ciebie przed oddaniem się Jezusowi? Pomyślmy o tym. Czy jest coś, co powstrzymuje Ciebie przed oddaniem się całkowicie Jezusowi? I nie mówię tutaj, pójście do klasztoru. Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, czy jest coś, co może sprawia, że te życie nie wygląda tak, jak powinno? Jako dobry szafarz może zidentyfikować, co może być przeszkodą w swoich relacjach z Panem Bogiem. Chcemy, aby każdy z nas się zastanowił nad tymi pytaniami. Jeżeli odpowiedzieliście na to pytanie sobie, to powstaje kolejne. Jeżeli jest coś takiego, co powstrzymuje Cię, aby oddać swoje życie Jezusowi, co powstrzymuje Cię w Twoich kontaktach z Jezusem, żeby mieć lepszy kontakt, lepszą społeczność, to co powinieneś z tym zrobić? Z tą przeszkodą? Wiecie, chciałbym rozdać Wam kolorowanki. Po to, abyście pamiętali o tym, co tutaj teraz ma miejsce. I kiedy wrócicie do domu i kiedy będziecie kolorować te kolorowanki, abyście myśleli o tym, co przyszło Wam przed chwilą do głowy. I podjęli decyzję, co z tym zrobicie. Dobrze? A ta kolorowanka będzie Wam przypominać o tej potrzebie. To możecie się podzielić po połowie. Gdybyście mogły rozdać kartę, ale nie możesz trzymać swojej, bo musisz mieć dwa ręce, żeby rozdać. A zatem kolorując będziecie mogli obmyślić, co potrzebujecie, jakie decyzje potrzebujecie podjąć, jakie kroki podjąć, aby usunąć to, co stoi na przeszkodzie, aby w pełni cieszyć się kontaktem z Bogiem, aby oddać w pełni się Jezusowi. Dziękuję. Dziękuję dziewczynki, że zostaliście wszystkim. Mam kolejne pytanie. Dziękuję. To też sobie zadaję. Mam kolejne do Was pytanie. Dlaczego człowiek z przypowieści był gotowy oddać wszystko, co posiadał?
Każdy ma na niego większą wartość. Tak, już to było wcześniej też powiedziane. Zobaczcie, to jest niesamowite. On znalazł skarb. Znalazł skarb gdzieś w jakiejś ziemi. I on tak docenił ten skarb. Ten skarb miał dla niego taką wartość, że był gotowy poświęcić wszystko, co do tej pory posiadał, aby stać się właścicielem tego skarbu. To nas wiele może uczyć o naszych skarbach. Tak? I jak bardzo cenimy nasze skarby. Znów wrócę do historii Marcina Lutra. Marcin Luther po tym, jak oddał się w ręce Boga i poszedł do klasztoru, przeżywał różne chwile. Dlaczego? Ktoś by pomyślał, że jak się oddał Panu Bogu, poszedł do klasztoru, czyli w miejscu, gdzie są tylko osoby takie zupełnie podane Panu Bogu, 100% swojego życia, cały czas tylko się modlą, jakiś biorą udział w mszach, tak, to powinien być tam oaza. Ale okazuje się, że miał bardzo poważne problemy. Dlaczego? Ponieważ chciał spędzić swoje życie Panu Bogu, poświęcone Panu Bogu w świętości. W świętości. A jednak często dręczyły go wyrzuty sumienia. Często, zdawając sobie sprawę ze swojej grzeszności, nie mógł przejść do porządku dziennego. A miał obraz Boga, który jest srogim sędzią, i on się bał, jak to jest, kiedy pod koniec swojego życia spotka się z Bogiem. Świadomy swojej grzeszności, nie miał żadnej nadziei. I próbował różnych środków. Próbował różnych środków ascezy. Sam nawet biczował siebie. Karał siebie. Pojechał do Rzymu, myśląc, że ta pielgrzymka do Rzymu zmieni go. Pokonał te wielkie schody na kolanach. Ale nie zaznał pokoju. Ale oprócz tego robił jeszcze inne rzeczy. Więc zaczął się uczyć hebrajskiego, greckiego i dotarł do Pisma Świętego. I miał możliwość studiowania Pisma Świętego. I zwróciły jego uwagę psalmy. Psalmy, w których Dawid mówi: Boże, osądź mnie. I on w głowę zachodził, jak on może prosić Dawid Boga, żeby go osądził. Przecież to jest chyba ostatnia rzecz, o którą Luter by prosił Pana Boga. Trochę wczoraj mówiliśmy na ten temat. Hebrajskie zrozumienie sądu. Zupełnie odmienne od naszego. Gdzie Bóg jest jako ratujący, jako ratownik. I Luter tak zanurzony w tych psalmach zaczął widzieć zupełnie inaczej Boga. Zupełnie inny charakter Pana Boga. Aż w końcu dotarł też do listu do Rzymian, gdzie zrozumiał, że Pan Bóg pokazuje, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę. I Pismo Święte było dla Marcina Lutra wielkim skarbem. Właśnie to jest Jeremiasz, którego cytowałem podczas pierwszej części. I to są słowa Jeremiasza. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, Pana Boga słowa do Jeremiasza, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. I Pismo Święte dla Marcina Lutra było takim skarbem. Było takim skarbem, w którym poszukiwał Boga. I wiecie co? I ten skarb w nim znalazł jeszcze większy skarb. Tak? Skarb Bożej łaski. Skarb Bożej łaski, który znalazł w skarbie Słowa Bożego. Dał mu wiele radości, dał mu nowe życie, nowy sens życia i pocieszenie dla swojej grzeszności, bo zrozumiał, że Pan Bóg z łaski zbawi każdego wierzącego. Wiecie, kiedy zaczął porównywać to, jak ludzie wierzą, jak ludzie podobnie do niego, jak rozumieją charakter Boga i
i jak starają się zasłużyć na zbawienie, w końcu nie wytrzymał i przybił tezy przeciwko odpustom, które były sprzedawane. Bo nie mieściło mu się w głowie, jak można zbierać pieniądze, licząc, że zaskarbi się Bożą łaskę. I Marcin Luther zaczął pisać nie tylko te tezy, ale zaczął tłumaczyć Stary i Nowy Testament na język niemiecki. Zaczął uczęszczać do różnych miejsc, żeby posłuchać, jak ludzie mówią, żeby oddać ten słowo Pisma Świętego w taki sposób, w jakim ludzie się posługują językiem, aby to jak najbardziej mogło mieć jak najszerszy zasięg i żeby mogło dotrzeć Słowo Boże do ludzi. A przede wszystkim ta cudowna nauka, która mówi o Bożym zbawieniu z łaski. Jeszcze ostatnia rzecz. Wiecie, bo Pismo Święte mówi, że Pan Bóg też ma skarb. Wielki skarb. A wiecie, co jest skarbem Pana Boga? To ty i ja. My jesteśmy skarbem Pana Boga. W Ewangelii Jana zapisane są słowa, które są bardzo dobrze znane. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zobaczcie, jeżeli chcemy coś kupić, to dajemy za to tyle pieniędzy, ile to ma dla nas wartości. Jeżeli ktoś chce mi sprzedać długopis i żąda 100 zł, ja powiem dziękuję za ten długopis. Poszukam długopisu w cenie, którą według mnie długopis ma wartość. Pan Bóg oddał wszystko, co miał, co miał najcenniejszego. Oddał swego Syna. Bo dla Niego mamy równą wartość. Jesteśmy dla Boga tak samo cenni, jak Jezus Chrystus. I zwróćmy uwagę na krzyż, na którym Jezus cierpiał. Możemy w tym zobaczyć bezmiar Bożej miłości. Możemy zobaczyć wielkość, jaką Pan Bóg nas ceni. Możemy zobaczyć, jakim wielkim skarbem jesteśmy dla Pana Boga. Pan Bóg nie zawahał się na coś takiego, aby nas zbawić. Bo w ofierze Jezusa Chrystusa na Jego spadła kara za nasz grzech, abyśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym i nieponoszeniem konsekwencji naszych win. Chciałbym, abyście zastanowili się, bo może są wśród Was osoby w Waszym otoczeniu, które są dla Was ważne, ale nie znają Pana Boga. Może są takie osoby, które może codziennie nawet widujecie, a może nie codziennie, ale to są istotne, ważne dla Was osoby. I zobaczcie, one też są skarbem Pana Boga. I jeżeli przychodzą takie osoby Wam do głowy, chciałabyśmy teraz w cichości pomodlili się, aby każdy z Was pomodlił się za te osoby, które przyszły mu do głowy. Aby te osoby mogły poznać Pana Boga. Poznać Boga, uczynić swoim skarbem, poznając, jak wielkim skarbem są dla Pana Boga. Także teraz pomódlmy się za te osoby. Każde osobno.
zapytać się, bo myślę, że nie wszyscy, ale czy są osoby, które znają pieśń pod tytułem Największym Skarbem? Tak? Czy mogłyby zaśpiewać tą pieśń? Przekła powinienem pomóc wszystkim, bo nie mamy tekstu. To jest taka pieśń, która od razu mi przyszła do głowy, żeby zaśpiewać, jak skoro na ten temat będzie kazanie, ale myślałem, że nie damy rady, bo będzie za mało osób, które znają, ale taka się pomyślałem, że może jest jednak więcej. Nie. Znaczy, nie w tym, w sensie najnowszej wersji wydarzenia. Miłość to Twa, sprawiła Jezus.
cud się z grzechu snuł. Spójrz jak Jezus kocha cię, tylko zaufaj Mu. On za ciebie niósł swój krzyż, Jego posłuchaj słów. Uwierz w Niego jeszcze dziś, a będziesz zdrów. Miłość to Twa, miłość to Twa. Za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci za to, że tak bardzo nas ukochałeś. Dziękujemy Ci za zbawienie, jakie mamy w Tobie. Ty jesteś naszym skarbem. Ty jesteś, Panie, najcenniejszy w naszym życiu. Pomóż nam, Panie, kochać Ciebie z całego naszego serca, ze wszystkiej myśli naszej, z każdej siły naszej. I dziękujemy Ci za to, że Ty pierwszy nas pokochałeś. Dziękujemy Ci za to, że Ty nadal nas kochasz i prowadzisz nas w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że Ty chcesz nas doprowadzić do Twojego Królestwa, w którym nie będzie już łez, ani smutku, ani cierpienia, ale będziemy w Twojej obecności na zawsze radować się, cieszyć i dzielić tą miłością, którą od Ciebie otrzymujemy. Dziękujemy Ci za to, nasz drogi Zbawco. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Amen.